Jego zamiary. Witam serdecznie wszystkich kochanych widzów na naszej dzisiejszej wróżbie z kart Lenormanda i Tarota. Mamy dwie grupy dzisiaj, które Państwo sobie zaraz wybiorą, lub oczywiście można oglądać cały filmik i dwie grupy, które się być może nawet będą ściśle uzupełniać. Ja witam serdecznie wszystkich moich kochanych słuchaczy, nowych subskrybentów. Oczywiście, jeśli nie jesteście subskrybentami, zasubskrybujcie teraz mój kanał. Kliknijcie subskrybuję z dzwoneczkiem i będziecie subskrybentami, więc nie opuścicie już żadnej mojej premierki z wróżbami. Zapraszam do subskrypcji, kochani. Oczywiście zapraszam do lajkowania, komentowania, komentarzy, nawet smajliki, krótkie słówko, krótkie zdanie, jest wszystko ważne. Piszcie, piszcie, piszcie. I naturalnie zapraszam Was na wróżby indywidualne. Kochani, dzisiaj mamy dwie grupy. Pierwsza grupa to będzie kamień z napisem I love you. I druga grupa to będzie kamień z taką pszczółką Mają. Wybierzcie sobie kamień, który Wam odpowiada. I zaczynamy. Jakie są jego zamiary? Pierwsza grupa, druga grupa. Zaczynamy grupę pierwszą. Ok, tutaj mamy już w przełożeniu kart, że on szuka stabilności. Chciałby gdzieś zarzucić kotwicę, czyli zostać na dłużej i szuka widocznie partnerki, która da mu tą stabilność. I zobaczmy teraz, co on zamierza. Oczywiście w stosunku do Ciebie, osoba pytająca. Tutaj chęć spotkania jest zablokowana. Są jakieś straszne blokady, oziębłość, problemy, które go obciążają. Obserwuje on, co może się stać, ale jest nieufny. Być może tutaj nawet maskuje swoje uczucia i zamiary do Ciebie, albo i nawet gra na dwa fronty. Myśli wieczorami i nocą o Tobie. Chciałby być może spotkania i kontaktu, natomiast są jakieś zawikłania, przeszkody, być może nawet z jego ex lub z jakąś inną kobietą, lub myśli, że Ty jesteś bardzo skomplikowana. Tutaj powtarzam, chęć spotkania, podróży zablokowana, obciąża go to wszystko, odsunął się do jaskini, zdystansował się i siedzi jakby w izolacji i jest obciążony po prostu tym, co się między Wami tutaj wydarzyło, stało. To go przygniata wręcz i ma tutaj blokady i lęki, by się odezwać. Obserwuje natomiast i sam być może nie pokazuje swoich prawdziwych uczuć, ale myśli także o Tobie, że i Ty nie pokazujesz swoich prawdziwych uczuć i że nie ma tutaj zaufania, tak? Nie ma jakiegoś zaufania do Ciebie lub być może on sam też właśnie, być może nawet oboje nie pokazujecie swoich uczuć, zamiarów do siebie, w stosunku do siebie i przez to jest taka nieufność. Być może on też działa na dwa fronty. Ma tutaj Ciebie i ma kogoś jeszcze, prawda? Czyli jest tutaj taka pewna dwulicowość. Tak jak już wspomniałam tutaj przy odkrywaniu kart, że tęskni, myśli wieczorami czy w nocy być może o Tobie i chce kontaktu, tęskni za tym kontaktem, chciałby kontaktu, ale uważa być może, że jesteś bardzo skomplikowaną kobietą i to go blokuje, to opóźnia właśnie Wasz kontakt. Natomiast również mogą być tutaj jakieś konflikty przed jego ex, które również tutaj mogą Wam zaszkadzać, tak, przeszkadzać.
Także jest z jednej strony chęć spotkania, chęć kontaktów, ale jest to zupełnie maksymalnie zablokowane właśnie tutaj izolacją waszą, brakiem komunikacji, przeciążeniem, problemami, zawikłaniami, komplikacją, skomplikowane jakieś sytuacje między wami. On też jakby tutaj myśli, że ciebie to też przeciąża, ta cała sytuacja, że ty może już nie chcesz, że nie mówisz o swoich uczuciach otwarcie, czego chcesz, czego nie chcesz, że sytuacja właśnie dlatego jest też skomplikowana. On szuka stabilności, więc dlatego jakby tutaj wątpi, czy ma to sens, ponieważ są jakieś rzeczywiście niewyjaśnione sprawy, zatłamszone, skomplikowane, zawiłe między wami. No być może też kłótnie, problemy, jakieś niedogadania. Zawiłości właśnie. Dobrze, dziękuję grupie pierwszej i możecie zostać, zobaczyć, co dopowie grupa druga, ponieważ grupa druga jest z kart tarota, więc to jest inna talia. Zobaczmy. Tutaj mamy rycerza monet w drugiej grupie w przełożeniu, czyli kochana grupa druga, jest chęć właśnie tutaj walczenia o coś stabilnego. Czyli zobaczcie, jak tutaj się pięknie z pierwszą grupą już magnetyzuje, tak? Ponieważ tu też była stabilność i tu też rycerz monet to oczywiście walczenie o coś stabilnego, natomiast tempo bardzo powolne tej akcji, tak? Natomiast tutaj na pewno jakaś chęć też być może komunikacji, napisania jakiejś wiadomości, chęć właśnie, tak jak mówię, walczenia i zbudowania czegoś stabilnego, bazującego na zaufaniu. To jest bardzo ważne. I zobaczmy, co pokażą karty Tarota, jakie on ma zamiary. Tutaj on czuje się źle w tej sytuacji, która teraz jest. Czuje się jakiś zubożały, tak? Pięć monet to oczywiście kryzys. Kryzys również jest odepchnięty, ma być może uczuciowy, taką uczuciową nędzę, taką odczuwa, tak? Deficyt. Czuje, że coś nie zostało wyjaśnione. Czuje się niepewny i opuszczony jakiś. Ma być może jakieś też problemy inne, czy w pracy, czy właśnie na tle uczuciowym, emocjonalnym. Tutaj jest on też oziębły. Oziębły, pokazuje się król mieczy, czyli odciął coś, rzeczywiście odcięliście kontakt ze sobą. Przez to oczywiście ma kryzys i czuje, że jest taki oziębły w tej chwili. Myśli tylko na poziomie mentalnym, tak, intelektualnym, na poziomie głowy, co ma zrobić. Poszukuje tutaj rozwiązania tej sytuacji między wami, tak? Tu się pokazuje karta singla, który poszukuje właśnie jako pustelnik, czyli mądrze jakiegoś rozwiązania, co ma zrobić. Być może jest jakiś trójkąt tutaj, trudna sytuacja, być może on ma właśnie jakiś wybór pomiędzy tobą a inną kobietą. Chciałby też się radować, żebyście mieli jakieś romantyczne chwile, ale myślę, że jest tutaj bardziej kontekst wyboru. Kontekst wyboru między tobą a inną kobietą. Nie wie, jakby zastanawiał się, co wybrać, tak? Jakby też się bawił tutaj, tak na razie powierzchownie, tylko flirtował, miłość taka, powiedzmy, romantyczna, seksualna, która jest bardzo, powiem, nie taka głęboka, jaką ty byś chciała, tylko powierzchowna. On tutaj wie, że coś się między wami skończyło, tak? I zastanawia się być może, czy jest to jeszcze możliwe, by się, nie wiem, przetransponowało lub przetransformowało, mam na myśli, i czy się jeszcze może odrodzić, bo po każdej śmierci może się coś nowego odrodzić. Czyli zastanawia się tutaj jako pustelnik, czy jest to możliwe w ogóle,
żeby się coś odrodziło, tak, u Was jeszcze. Natomiast jakby tutaj, tak jak mówię, jest silna kwestia wyboru pomiędzy Tobą a inną kobietą, tak, kochankowie. No i tutaj jakby podjęcie decyzji, czyli koło rydwanu, jakaś nagła sytuacja, że on właśnie z tej pasywności, jako król buław, wstanie i pójdzie, myślę, tam, gdzie zobaczy większą szansę na intymność, na spełnienie emocjonalno-seksualne, ponieważ za tym tęskni, to wspomina, tak? Jest jakiś smutek właśnie, że była też możliwość tutaj na piękną Waszą seksualność, natomiast jakby on był jakiś niezdecydowany, ale tutaj to koło fortuny zmieni przebieg spraw. I jakby jeśli jesteście sobie przeznaczeni, to na pewno będziecie mieli jeszcze kontakt, ponieważ tutaj koło fortuny mówi o spotkaniu kogoś z przeznaczenia. I jeśli jest teraz między Wami zła sytuacja, negatywna, no to się odwróci na dobre, zmieni się na dobre. Oczywiście macie dużo teraz emocji, te emocje Wami szargają i jakby tutaj on myśli o nowym początku, żeby właśnie coś zmienić, żeby coś znowu się zadziało, o nowym początku i wtedy ta pasywność, która teraz jest tutaj, ten smutek, by to się jakby zmieniło na lepsze. Także tutaj tylko oczekiwać, by się rzeczywiście coś zmieniło. On na razie jest tutaj w sercu jeszcze niezdecydowany. Pragnie oczywiście miłości romantycznej, intymnej, ale jeszcze jest kwestia wyboru. I smutek. Smutek, wspominanie, melancholia, szukanie rozwiązania, zastanawianie się, kryzys, tak? Ale miejmy nadzieję, że właśnie to, koło fortuny, tak? I właśnie rycerz buław, znaczy przepraszam, tutaj król buław i rycerz monet, to właśnie będzie jakaś wiadomość, jakaś niespodziewana tutaj zmiana. Tego Wam życzę oczywiście i dziękuję wszystkim dwóm grupom za obecność. Życzę Wam, by się ta sytuacja wyjaśniła, ponieważ w grupie pierwszej i w grupie drugiej widzieliśmy kryzys w tej relacji, czy w tych relacjach. I szukanie rozwiązania, szukanie kontaktu, tak? Także życzę Wam tutaj tej zmiany, by koło fortuny właśnie obróciło się na dobre. I by przyszła jakaś wiadomość. Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Subskrybujcie, komentujcie, piszcie do mnie na e-maila, jeśli potrzebujecie wróżby indywidualną. Do usłyszenia już wkrótce.